Ja pracę daję w Polsce i w rozrzuconych elementach, na Mazurach, na Mazowszu, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce dzisiaj znajdujemy się. I ja swoją globalność buduję w Polsce. Być może kiedyś przyjdzie mi jakiś szalony pomysł, żeby zbudować gdzieś tam browar, bo wiadomo, no człowiekowi z nudów mogą różne pomysły do głowy przyjść. Natomiast to my mówimy o dwóch różnych rzeczach. W Polsce jest problem i ten problem w Polsce trzeba rozwiązać. Mamy problem, tu się nie zgadzam z autorami, że podatki nie przeszkadzają podatki nam w działalności gospodarczej. W oczywisty sposób przeszkadzają nam. Są skomplikowane. Co to jest za prawo gospodarcze, które kilkaset tysięcy razy rocznie trzeba interpretować? No wyobraża pan sobie znak drogowy, który jest tak namalowany, że trzeba dzwonić do policjanta, co ten znak oznacza? No przecież to jest paradoks polskiego przedsiębiorcy, który chce działać, ma talent, wyraźny talent do działania, a nie może, ponieważ on nie wie, za co płacić podatki. Kiedy odpowiadał pan na pytanie, co zrobić, jaki powinien być pierwszy krok, powiedział pan pójść do wyborów, ale jaki powinien być pierwszy krok po tych wyborach? Co powinno się zdarzyć? Jakie powinny być pierwsze decyzje? Sądzę, że pierwsze 100 dni. Nie ma w głowie u mnie innego pomysłu, jak tylko radykalne zmiany. Dzisiaj nie da się już tego naprawić. To już jest tak wygrzebane, to już jest tak nagrzebane, a te absurdalne pomysły w stylu takim, że wiek decyduje o wysokości podatku, to jest, no, powiem, że Lęby tego nie wymyślił, a już na pewno nie Bareja. To już przeszło pewnego rodzaju absurdy, nawet tych chyba najmądrzejszych surrealistów. Ale powiem tak, że trzeba zlikwidować obowiązkowo podatek, który zaśmieca dzisiaj i głowy przedsiębiorców, i urzędującą władzę, to jest podatek CIT. Wprowadzić podatek przychodowy, nie obrotowy, tylko przychodowy. I w sytuacji takiej, ja kiedyś płaciłem podatek obrotowy za tych strasznych czasów i powiadam panu, no luzik w ramionkach wtedy był. Po prostu nie istniało coś, co było zagrożeniem zamknięcia zakładu z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu. To pojęcie luzik w ramionkach na pewno jest niezrozumiałe. Pan profesor Leszek Balcerowicz nie wie, co to jest luzik w ramionkach. I dlatego tak mamy, jak mamy. No. Tu z tym, jeśli chodzi o podatek, o podatek obrotowy i zniesienie CIT-u, tu byłby protokół rozbieżności między panem a autorami tego raportu. Mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do tego, do konfrontacji, na przykład w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, i tam dowiemy się i zobaczymy, kto ma rację. Tam są argumenty i tu są argumenty. No z panem Florkiem właśnie tutaj w Tenczynku rozmawiałem na ten temat dość długo. Są różnice, ale to są różnice takie, które można pokonać. Myślę, że cel powinien być jeden. Polska powinna być sprawnie zarządzana i bogata. I chyba z tym wszyscy się zgodzimy, że ludzie powinni godnie zarabiać, powinni mieć godną pracę i do tego wszystkiego powinny dążyć kroki po wyborach. Pierwsze 100 dni pani premier Szydło powinna poświęcić na gospodarkę, na nic więcej. Wierzy pan w to, że pani premier Szydło będzie premierem Rzeczpospolitej? Ostatnie sondaże są takie, że 10% przewagę ma Prawo i Sprawiedliwość nad Platformą Obywatelską, ale cały czas poparcie swoje utrzymuje Paweł Kukiz. 18% poparcie pana zdaje.